Witam wszystkich od nowej serii z modyfikacji do Gothica. Jest to modyfikacja bardzo króciutka, która została przetłumaczona przez Quasha i powinienem ją nagrać znacznie wcześniej, ale niestety miałem problemy z moim kochanym sprzętem, więc na sam wstęp chciałem pozdrowić Quasha za przetłumaczenie właśnie tego moda i udostępnienie mi go, żebym mógł go nagrać właśnie na mój kanał. I z góry chciałem przeprosić także ciebie, że nagrywam go dopiero teraz, bo jak sama nazwa wskazuje, jest to Silvermod 2014, więc miał się pojawić mniej więcej w Sylwestra. Ale no niestety miałem problemy z moim kochanym sprzętem. Tą modyfikację ogólnie raz już nagrałem, ale niestety materiał mi się uszkodził, miałem coś źle ustawionego w Bandicamie. Dobra, ja już tutaj nie będę przedłużał sam wstęp, po prostu zaczniemy nową rozgrywkę. Jak długo znowu wczoraj świętowałeś? To był przeddzień Sylwestra, mamo, wiesz przecież, że to wieloletnia tradycja. Kiedy jeszcze byłam dzieckiem, siadało się z rodziną przed kominkiem, wy natomiast zalewacie się do nieprzytomności. No tak. W każdym razie dzisiaj jest Sylwester, a ty musisz dla mnie i tacie Krukowi coś jeszcze dla nas zrobić, zanim spotka się ze swoimi przyjaciółmi. A co masz na myśli? Twój brat Torben pilnuje owiec. Jako pastuch ma on cały rok roboty. Zanieś mu flaszkę gorzałki, poczuje się lepiej. Chcesz, żebym zaniósł wódę mojemu bratu? Twojemu dziecku? Ten, kto zna umiar, jest bogaty, w przeciwieństwie do ciebie. A teraz idź, znajdziesz go obok domu. O, dzień dobry, panie Kruku. Jesteś moim ojcem. No, modyfikacja jest trochę śmieszna. Zaraz sami zobaczycie, co tutaj chodzi. Maciej modyfikację. Kurde, no opartego mógłbym zrobić jeden taki długi odcinek i skończyć moda znacznie wcześniej. I szczerze zobaczymy, jak mi się uda. Jeżeli porobię wszystko sprawnie, tak jak powinno zostać to zrobione, to może i zrobię jeden odcinek właśnie z tej modyfikacji, jak nie, to będzie jeden więcej. Trudno. Trudno. Bo to chyba raczej tak w 30, no 40 minut maksymalnie można by przejść. Dobra, nie będę o tym teraz gawędził, po prostu zobaczymy w trakcie. Mam dla ciebie pogorzałę. Dzięki braci, o mało nie skonałem spragnienia po tym, jak walczyłem z tymi bestiami. Zaś ci się coś śniło? To było strasznie. Widziałem cię i miałeś koronę na sobie i biegłeś przez jaskinię i walczyłeś nadaremno z demonami. Potem przybyłem ja i ci pomogłem. Wielogodzinna masakra, bez jakiegokolwiek sensu, a pośród tej masy potworów był kupiec. Zanim będziesz dalej opowiadać, napij się wódki i połóż się z powrotem. Wiesz, co byłoby dla mnie śmieszne? Może jakiś... Nie, lepiej, gdyby król Robar powitał mnie serdecznie w swoim obozie, ha. Tutaj mamy naszego kochanego wrzuda. To jest tak naprawdę brat bez jego. I wszyscy zresztą kochają i lubią właśnie Żuda. On też lubi, ale to on lubi zwierzęta. Wszyscy to wiemy. Dostarczyłem gorzałę. Bardzo dobrze. I znowu mu się coś śniło? Tak, ale tym razem to nie była szkaradna sprzączka ze strzałą w klacie, lecz bezsensowna rzeź. Co poszło nie tak? A zresztą teraz obojętny, tata cię szuka. Idź najlepiej od razu do niego i bez biegania. Ona mi tutaj nic więcej nie powie, wylaja. Synu, tato, synu, tato. Synu, posłuchaj mnie, pomóż mi w mojej pracy. Co powinienem zrobić? Zanim spotkasz swoich kolegów w wiosce, przyniesiesz mi trochę drewna, abyśmy mogli lepiej znosili tę zimę. Aha. W roku 345 zaczęła się druga wielka wojna o Myrtany. Stacjonowałem wówczas w Nordmarze, gdzie wraz z moją grupą atakowaliśmy orkowy obóz. Ziom był jeszcze gorszy od przeciwnika, działał wielu wojownikom na nerwy i niemożliwe było posuwać się dalej. Jedno wielkie ognisko. Tato, synu, już dobrze. Mam drewno, to nigdy nie wystarczy, idź i zbierz czego więcej.
No cholera jasna. Myślałem, że zabrałem wszystko. Aha, bo było 10, a ja zabrałem 9. Dobra, tu jest jeszcze ostatnia i dobra, tu się wracamy. Aj, wiśnia, wiśnia. No i wiśnia, wiśnia. Panie Kruku, masz. Mam drewno. Dobrze, możesz mi je dać. Jeśli o mnie chodzi, to możesz śmiało udać się do wioski. Na razie. Nie, właśnie tak się to zapowiada. No jest po prostu taki śmiechowy modzik. Taki dosłownie śmiechowy modzik. Jestem pewien, że chcesz iść do wioski. Twoi rodzice powinni być bardzo surowi, jeśli chodzi o robotę w domu. Wykonałem swoje domowe obowiązki. Bez obaw, co powinniśmy zrobić? Niektóre łobuzy obrzucają domy ludzi petardami. Dodajemy naszą. I co, mamy teraz podpalić? Nie, ale moglibyśmy ten fajerwerek, który będzie odpalony o północy, teraz zapalić. Będzie wesoło. To nie jest żadna... Ach, przestań, nie psuj zabawy. Ta synchronizacja. Ja sobie biegną razem. Bez zmiany ze swoim przyjacielem. W ogóle te petardy wyglądają śmiesznie. Wy, łobuzy, po raz ostatni zagraliście mi na nerwach. Idziesz do więzienia. To była rzadka i dość głupia akcja ze strony twojego kolegi, co? Koniecznie chciał zapalić ogień. Ta, a teraz siedzi w ciupie. Prawdopodobnie wypuścić się go do Doliny Yetiego, żeby ten Yeti miał coś tam do zrobienia. Muszę temu zapobiec. Istnieje pewna możliwość. Fajerwerki zawsze mogą być podpalone przez kogoś, kto najbardziej przysłużył się w wiosce. A co ma to do mojego przyjaciela? Pozwól mi dokończyć. Ten, kto zapali ogień, może pomyśleć życzenie. Jeśli jesteś inteligentny, to popracujesz dla ludzi w wiosce i dostaniesz pozwolenie, aby fajerwerki wypalił twój kumpel? Aha, miło mi to usłyszeć. No już zrobiłem. Tylko nie liczę na ciebie, głosują. Masz coś dla mnie do roboty? Życzę samej, coś by się znalazło. Z prawdziwą przyjemnością wyszczeliwuję petardy. Najchętniej Coriner Cracker. Jeśli zobaczysz mi 10 paczek, to wtedy na ciebie zagłosuję. Gdzie znajdę tę rzecz? Zawsze, gdy zostaje tydzień do Sylwestra, chowa się je po różnych norach w wiosce. Szukaj, no po prostu wszędzie. No, trochę tego szukania jest, ale nie jakoś specjalnie dużo. Wiecie co, strasznie mi zaschło w gardle i muszę się iść napić i przygotować coś do picia, jeżeli mam czytać wszystkie dialogi, jakie tutaj są. To zrobię tutaj malutkie cięcie. Dobra, tak jak powiedziałem, tak też i zrobiłem, więc teraz mogę spokojnie się wrócić, żeby porozmawiać. Ja cię tutaj z nimi nie ma co rozmawiać, bo oni tam nic mi nie powiedzą, kruki Velaya. Ale nasz kochany wrzut jak najbardziej. Cześć wrzut. Rób, musisz mi pomóc. Mi i moim ukochanym owieczkom. O co chodzi? Sylwester zawsze jest tak głośno, a ja i moje owce chcemy mieć spokój. Mógłbyś zapytać właściciela sklepu spożywczego, czy nie miałby dla nas zatyczek dla uszu. Okej, okay. Ja będziemy po prostu chodzić i zbierać wszelkie misje. I zbierać te petardy. Dlatego tam ziomusia jednego. Tutaj nie było nic. Aha, ciekawostka, że... I przez to okno mogę zabierać ten... przedmioty tam. Hej, ty! Nie. To tak nie miało być. Po prostu otwieramy drzwi. Problem. Cześć, Kassandra! Cześć, chcesz coś do picia? Jak zawsze, przecież wiesz, co działo się ostatniej nocy. Prawda, kto tańczy na stole jeszcze przy tym? Ech, zostawmy to. Masz dla mnie coś do roboty? Mógłbyś wyczuć te wymierzchnie, to miałem na myśli raczej jakąś robotę dla mężczyzn. Ach, więc od czyszczenia powinna być kobieta. Nie rozmieszaj mnie. Nie, to nie to miałem na myśli. W takim razie co? Ja... Już dobrze, faktycznie mógłbyś coś dla mnie zrobić. Zamówiłem trochę rumu, a Greg, właściciel, musiał już się gdzieś stąd ulotnić. Mógłbyś go dla mnie poszukać i kupić od niego 5 butelek rumu. Weź te złote, proszę, pośpiesz się. Okej. A tutaj nie ma co zbierać. Może jakiś tam szybki śledź. Jest jakiś jeszcze inny? Szybki śledź. No chyba raczej... A, to jest zwykły rum. A to jest grog. Okej. A to chyba nie miałem 5 butelek rumu?
Czyli już mam jedną butelkę rumu, tak? A nie, to jest biały rum. A, to już jest malutka różnica. Tutaj jest kolejny ten. Do szczelania, petarda. Najlepiej się rozejrzeć po każdym, wiecie? W każdym zakątku. O, właśnie, kolejna petarda. Wilson. Cześć, Wilson, jak się masz? Cześć, Rub. Ech, źle mi się wiedzie. Urwisy nieustannie obrzucają mu dom petardami. Nie byłbyś zamienić słówka z tymi ludźmi? Naturalnie, gdzie się szwędają? Muszą być gdzieś w pobliżu. Jeszcze czuję zapach prochu. Okej. Okay. Aj, i mój kot przestał leżeć na moim komputerze i chce wyjść. Wypuszczę go. Dobra. A, wypuściłem mojego kochanego huczastego przyjaciela. A, chyba jeszcze tutaj była jeszcze jedna paczka, nie? O właśnie, tutaj była paczuszka jedna. Trzeba dokładnie się rozejrzeć, bo... Można to wszystko tutaj pogubić, naprawdę. Przeoczyć jedną paczuszkę i... Hej! Potem są problemy. To ty jesteś Greg? Tak, to ja, szczury rondowe. Czego ode mnie chcesz? Rumu, Kassandry, żeby być dokładniejszym. Ach, ten rum, ten dobry rum. Tak, dokładnie ten. Dobrze, smakował chłopcze. Co to ma znaczyć? Sam coś wypiłeś? Zostaw pirata samego z 5 butelkami rumu, a sam prosi się o kłopoty. A skąd ja mam teraz wyczasnąć rum? Przynieś mi 5 ziemnych grzybów, 3 rośliny lecznicze i butelkę wody, a uważaj ci nowy rum. Dobra, załatwię te rzeczy. Okej. Tu jest obywatel, tam są będą te urwisy. W sumie, ty miałeś mi coś do powiedzenia? Nic mi nie miałeś do powiedzenia, co? Nic a nic. Ile już mam ten? 5 mam dopiero, a potrzebuję 10. Kurczę, chyba jeszcze gdzieś przeoczyłem, nie? A tu jest 6. A może i nie przeoczyłem? Dobra, zobaczymy, czy uda mi się wszystkie 10 znaleźć za pierwszym podejściem. Czarny kupiec, co nie? Ale sobie mogę pogadać. Przychodzę od wrzoda. Czego chcę? Potrzebuję kilku zatyczek dla uszu. Masz jakieś? Oczywiście, ile? 5 dla niego i jego owiec. W takim razie dam ci 10. Powiedz mu, że rano powinien mi za to przynieść martwą owcę. Okej. Okay. Biedne owieczki, naprawdę bardzo biedne. Woda. Kolejne właśnie te petardy. Teraz potrzebowałbym znaleźć 3. Bo teraz mam 7 i potrzebuję jeszcze 3, żeby wykonać tamto zadanie. A ja już nie pamiętam, gdzie to było. Cholercie, jasne, że chyba 3 były w tym jednym budynku. A kto to wie, że pamiętam? Już widzę. O. Ej ty, Hono tu. Czego ode mnie chcesz? Z pewnością szuka złota, co? Złota nie, raczej zgody, aby mógł zapalić fajerwerki. Jeszcze lepiej, zagłosuję na ciebie, kiedy przyniesiesz mi 5 butelek piwa. Rozejrzę się. Ten tu jakiś alkoholik jest, pamiętam cię, alkoholiku. Aj, ludziska, jej popatrzcie, ile ma tutaj wszystkiego. 5 butelek piwa. Te piwo chyba się dostawało, jeżeli się przyniosło... właśnie, jeżeli się przyniosło chyba 10 tych petard od kogoś. Bo tak to w mieście nie było kompletnie. A, dobra. Ile mam tych petard? 9. Możesz tutaj skoczyć? O właśnie. Tutaj niczego nie ma. Cholera jasna, no. Gdzie jesteście, skurczybyki, co? Czy w sumie skurczybyku, bo tylko jeden mi został. No po prostu nie ma. Dobra, jedynie gdzie nie sprawdziłem, to jeszcze tutaj, co? A no faktycznie, tutaj jest i nasza kochana 10. Dobra, wiecie co, to chyba byłoby tutaj na tyle, nie na tyle odcinka. Zdecydowałem, że chyba zrobię jeden taki dłuższy odcinek w ramach rekompensaty, ale najpierw zejdziemy sobie tam niżej, żeby popytać wszystkich dosłownie po kolei. Łobuz.
Hej, ty! Zawalczymy sobie z jednym obozem. Obrzucacie starego człowieka petardami, a jeśli tak, to przecież tylko zabawa. Zobaczymy, co powie na to mój miecz, jeżeli mówisz jak jakiś chorek. Załatwię cię. Odłóż, bro! Dobra. No, słaby to co bądź nie jest, ten łobuz. Ale ja mam kryty. Tylko, że niestety on to chyba także ma. No. Nieźle. Dobra, kolejne zadanie wykonane. O, miał jakieś tam piwo przy sobie, mam kolejne piwo, ale... Ma tutaj dużo tych petard, stoją mi, nie wiem jak je użyć kompletnie. No, nie można, co bądź, nie można. Wstawaj, bo buzi, nie mam całego dnia. Naprawdę nie ma całego dnia, żeby się z sobą męczyć. Moja głowa. Chwila. Masz już dość? Tak, już dobrze, przestaniemy. Chodź, idziemy do wioski, tutaj jest nudno. No i co z taką smutną miną idzie? Mam nadzieję, że nie słuchać tego młotka, który tam jest. Mam nadzieję, że tylko ja go słyszę. Zresztą nie mam jakiejś dużej czułości mikrofonu ustawionej. Nie korzystam z 100%, jakie mam do dyspozycji w moim mikrofonie. Z tego co sprawdziłem, jak to było w Jersenie i inne. To ja tam słyszałem, a na mikrofonie nie było to ujęte, zresztą mogłem to usunąć. Gorzej z tym wierceniem, które pokazałem próbkę na tym swoim filmie informacyjnym. Tam to już była masakra po prostu. Masakracja. Jakby to Corwin, czy fani Corwina by powiedzieli. No chodź tutaj. Masz cierwojadzie. Nie będę się jakoś z tobą pieprzył, że tak powiem. O. Tak bardziej wulgarnie. O, ty, zadałeś mi obrażenia. Jedna bestia mniej. Dobra. Niczego tu nie znajdę. Wow. To tak szybko zabrałem z. Znaczy luty. Może, nie powinienem tak wstawiać właśnie język angielski do języka polskiego lód. Dobra, przedmioty, które miał w sobie. Może nawet mi się nie pokazała właśnie ta ikonka. A, już biegnie tutaj kolejna. I tak byśmy musieli to zabić właśnie te kreaty szczury. Więc robię to i teraz. Na jedno wychodzi. Dobra. Bier. Uszczel go. Ach, dobra. Jeszcze jeden krytoszczur, co? Piękne wilki. Ile mam ciemnych grzybów? Mam chyba czy ciemne grzyby. Nie. Kliknij N. Świeże ten, rum czy nie rum. 5 ciemnych grzybów i 3 rośliny lecznicze. Dobra, to będę miał już 4. A piąty gdzieś tutaj powinien być, już tam widzę. I tutaj widzę kolejnego grzybka. Pięknie. Dobra, czyli mam już wystarczającą ilość dla tego naszego kochanego Grega. Hej! Owen. Mogę ci jakoś pomóc? Może mnie najpierw jakoś przywitasz? Cześć, co mogę dla ciebie zrobić? Mogę ci jakoś pomóc? O czym ty myślisz? Kim jesteś? Przechodzisz tutaj i zagadujesz mnie bez żadnego przywitania. Jesteś idiotą? Jestem Owen. Cześć. Witaj chłopcze, co słychać? Mogę ci jakoś pomóc? To tak, cierpię trochę na amnezję, ale niestety choroba nie wybiera, ale jest jedna rzecz. A mianowicie, moment. Co ty tutaj robisz? Wynocha. Cześć. A to ty, jest jedna sprawa. W lesie jest jaskinia i żyją tam atak wilki, tam żyją i... Zawiadomiłem zaraz po prostu strażników. Hej, ty! Okej. Potwory są martwe. Naprawdę, wilki? Moment, a tak, dokładnie, dziękuję. To nie były wilki, tylko krytoszury. Naprawdę, najważniejsze, że mogę teraz znowu spokojnie pracować. Dziękuję, mój bohaterze. Oszczędź mi moich podziękowań. Jak się masz?
Ech, jakie to było pytanie? Co ty robisz? Odejdź. Wiecie co, ludzie, może jednak nie będę się starał wszystkiego w jednym odcinku dawać. Powiedzmy, że właśnie w tym momencie zakończę odcinek, a drugi będzie już tym odcinkiem kończącym, więc do zobaczenia, ludzie, trzymajcie się, na razie.